Witamy w kolejnym materiale. Słuchajcie, Zuzia już wrzuca do środka stropian. Stropian, jaki kładziemy na podłogę, to jest termoorganika EPS 100. Mamy zamówioną folię budowlaną 0,5, taśmę na nasz styrobeton, tak jak wspominałem wcześniej. Kładziemy też jeszcze folię, wywijamy ją na ścianę. Tutaj znowu są przeciwnicy i zwolennicy. Jedni robią pod izolację poziomą, wrzucają tą folię, inni zawijają na ścianę. My zawijamy na ścianę, ponieważ tak kazał zrobić kierownik. Dlatego tutaj temat już ucinamy, my wywijamy na ścianę. Jeżeli ktoś chce robić pod izolację poziomą, może też tak robić. Będą na pewno, słuchajcie, oczywiście to jest dzień pierwszy, będą timelapsy. Też pokażemy z bliska, jak to robimy, jeżeli będą jakieś ciekawsze etapy. Natomiast czy to jest poradnik? Myślę, że nie, słuchajcie, no nasz, znaczy możecie czerpać wiedzę, doświadczenie od nas, może czegoś się nauczycie, albo zobaczycie, jakich błędów nie popełniać. Natomiast nasz kanał od nigdy nie był kanałem stricte z poradnikami, my po prostu pokazujemy wam, jak działamy, jak to robimy, no i tyle w temacie. Żeby nie przedłużać, zasuwamy. Słuchajcie, pierwszy dzień układania styropianu za nami, znaczy dzień, wpadliśmy tam na 3 godzinki i po prostu zaczęliśmy robić. Zrobiliśmy najtrudniejsze pomieszczenie tak naprawdę, czyli łazienkę, ona jest jeszcze tam do dokończenia, do poprawy, do popianowania jakichś szpary i tak dalej. No i Zuzia tutaj, słuchajcie, zasuwała w drugim pokoju. I tyle nam się udało zrobić. W sensie pomagała mi wcześniej oczywiście w łazience, potem sobie przeszła, bo już nie było roboty, przeszła sobie do pokoju. Nie było jakoś za dużo chęci i czasu wczoraj, żeby nagrywać, natomiast myślę, że w kolejnym dniu pokażemy wam więcej. Słuchajcie, działamy dalej. Łazienka, sypialnia w zasadzie już jest skończona. Tutaj ten drugi pokoik też tam dokończony. I lecimy teraz, kończymy tutaj przedpokój. I po kolei mały pokoik, łazienka, cały przedpokój i na końcu będzie salon. Myślę, że teraz leci timelapsik z tego małego pokoju, także do zobaczenia za chwilę. No dobrze, słuchajcie, krótka przerwa, jeszcze teraz na kawkę, zasuwamy sobie dalej.
Mamy w zasadzie skończony tutaj już salon, końcówka jadalni, będzie jeszcze dzisiaj kuchnia. Uda nam się pewnie jeszcze zrobić pomieszczenie gospodarcze i przedpokój. Tam, gdzie było to podwyższenie 5 cm, jak widzieliście na timelapsie, o którym też mówiłem wcześniej, w łazience, też wszystko wyszło w sumie w porządku, doszła piątka, na to ósemka. No i co, tak myśleliśmy nad tym styrobetonem, tak jak zaczęliśmy układać, że będzie ciężej. Natomiast też nie wyszło jakoś, nie wychodzi tutaj tragicznie, dociskamy sobie wszystko, więc powinno wszystko wyjść ok. Przy okazji też pokażę Wam jeszcze, jak obrabiamy sobie te okno, te podmurowanie, bo tam też jest troszeczkę zabawy, troszeczkę docinania. No i co, generalnie tniemy sobie wszystko nożykiem. Nie zamówiłem w sumie tej gilotyny, nie zrobiliśmy też tej gilotyny sami. Nożem też się da, 2-3 cięcia po prostu po styropianie do poziomicy. Jakoś tutaj się nie kruszy to bardzo, więc też nie ma problemu. Jak gdzieś jest za dużo, no to tarka w ruch i sobie powolutku działamy. Generalnie powiem Wam, że gdyby nie ten styrobeton, to myślę, że byśmy się bujali z tym ze 2 tygodnie albo i lepiej, docinając te wszystkie peszle, rurki i tak dalej, bo zaczęliśmy w sumie od łazienki. I co? No to był najtrudniejszy w sumie, najtrudniejsze pomieszczenie i tam się zeszło też bardzo długo. No wiadomo, na początku pierwszy raz to robimy, więc tak nie wychodziło, jakby się chciało, a po prostu z każdym kolejnym pokojem to już była w zasadzie formalność, więc nie ma problemu. Wiadomo, no są jakieś tam małe górki, gdzieś jest wyżej, gdzieś jest niżej. Radzimy sobie jak możemy, jak już tak już musi być i nic na to nie poradzimy. Suma summarum myślę, że nie jest aż tak źle. Tam są może dwa takie miejsca, gdzie najgorszy jest przedpokój. Tam wyszła taka łódka mała, no ale jakoś tam wyrównaliśmy to. Powinno być ok. Przyjdzie folia, przyjdzie ogrzewanie, przyjdzie 6 cm w zasadzie wylewki i będzie w porzu. Dobra, nie ma co więcej tutaj gadać. Dopijam kawkę i bierzemy się dalej do roboty. Słuchajcie, trzeci dzień dobiegł końca. W sumie dzisiaj nie robiliśmy najwięcej. Ojciec, ile robiliśmy dzisiaj? Jeszcze trochę. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Liczę, 9 godzin w zasadzie. Ja musiałem tam wyskoczyć sobie na chwilę, ale w zasadzie 9 godzin, słuchajcie, w dwójkę. Więc licząc poprzednie dni, to mamy już 17 godzin pracy. Jak widzicie, mamy skończone wszystkie pokoje, łazienki, przedpokój. Tutaj mamy pobojowisko w salonie, ale salon i jadalnia jest już też skończona. Tu nie skończyłem jeszcze, nie skończyliśmy. No, mów szybko. Spiżarni nie skończyliśmy, bo policzyliśmy sobie styropian i okazuje się, że zabraknie najprawdopodobniej jeszcze kilka sztuk, więc zostawiamy sobie to na koniec. Ja pewnie będę musiał jeszcze, bo tam i tak nie będzie ogrzewania, a wiecie, hydraulik jak wejdzie, no to musimy się z czasem uwijać. Ja sobie będę musiał dokupić ten styropian jeszcze i dlatego tam zostawiam sobie na koniec. No i tak jak widzicie, tutaj cały przedpokój tak naprawdę trzymam w ręce kamerę, mam nadzieję, że nie będzie jakoś bardzo trzęsło. Do dokończenia to ja już pewnie sam jutro albo z Zuzią, bo tata wraca do Grudziądza, więc dokończę sobie to. Zostaje jeszcze cały garaż tak naprawdę do zrobienia i będzie koniec, także myślę, że jeszcze tak solidne 6-7 godzin, co? Jak nie więcej. No, także co? Kolejny dzień za nami, aktualizacja zrobiona, my się już zwijamy.
I do zobaczenia w kolejnym dniu. Chciałem wam pokazać te podmurowanie pod okno, jak tutaj z tym styropianem sobie poradziliśmy. Słuchajcie, no ja, to jest akurat ten pierwszy pokój, gdzie robiliśmy styropian. No i nie wyszło to jakoś super, wiadomo, jak się robi coś pierwszy raz, no to z biegiem czasu to wychodzi coraz lepiej. Natomiast, zobacz, tutaj mamy to podmurowanie. Do tego podmurowania dochodzi nam piątka styropianu i w zasadzie potem najeżdżamy ósemką. Ósemka licuje się tutaj z tym punktem. Zaraz przejdziemy do kolejnego okna. Pokażę wam, jak to wygląda już na gotowo. W zasadzie jest tam 3 czy 4 mm różnicy poziomu, więc tareczka, cyk, cyk, cyk i dokładamy sobie do progu. Tak jak mówię, tutaj ten próg jest akurat tak zostawiony, natomiast w innych oknach robiliśmy już, dojeżdżaliśmy do końca. No i zobaczcie, tak to właśnie tutaj wygląda. Tutaj było tak samo, wszędzie było podmurowane, był ten próg. Ósemeczka dojechała, tutaj ten kawałeczek został zeszlifowany od dołu, no i tyle, gra gitarka. Jest z takich jeszcze rzeczy mniejszych, to słuchajcie, też się nie bawiliśmy jakoś, mocno, o, na przykład tutaj z progami, zobaczcie, po prostu wycinamy tak do ściany, do ścieża, żeby było ok, wstawiamy próg, i tyle. Nie ma sensu, znaczy w sensie nie ma sensu, no. Jeżeli ktoś chce, no to przecież się bawi, tam docina sobie, to zajmuje naprawdę bardzo dużo czasu, więc odpuściliśmy sobie te docinanie progów, po prostu leciliśmy jak leci. No? Nie wrzucisz tego. Słuchajcie, a propos tej Elki, o której mówiłem, zobaczcie, w garażu mamy położoną już pierwszą warstwę piątek na zakładkę w ten sposób i teraz leci ósemka i żeby zrobić tą ósemkę bez zakładki, docinam taką Elkę 25 cm, te dwie pierwsze są skrócone, jadę jedną ścianę, drugą ścianę i zobaczcie, dzięki temu w tym momencie, kiedy położę całą płytę, w żadnym miejscu płyty się nie nachodzą, tak jakby, więc jest w porządku. Słuchajcie, mamy miejsca, gdzie styropian piątka nie pokrył rury w garażu, więc robimy to po prostu na patencie, no nie można tego przeciąć i potem piankować, to by było bez sensu, więc cyk, lecimy, odznaczamy, wycinamy. I tyle. No dobrze, moi drodzy, temat styropianu w zasadzie na podłodze jest zamknięty. Zeszło się tam około 27-28 godzin już z posprzątaniem. Pianka jest wycięta, jest zamiecione, także ja jestem zadowolony ze swojej pracy. Ogarnęliśmy temat w miarę szybko, teraz czekamy na hydraulika. Jeśli chodzi o koszty, słuchajcie, to tam wyszło około 300 zł dodatkowo za folię. 9 pianek czy 10 zostało zużytych, można policzyć tam średnio po 15 zł, więc to jest dodatkowy koszt 150 zł. No i ten brakujący w zasadzie jeden balot, za który zapłaciłem, wyszło tam 90 zł. Także w opisie oczywiście też podam wszystkie kwoty dla zainteresowanych, aczkolwiek słuchajcie, tak to wszystko teraz się zmienia, że nasze koszty budowy w tym momencie no już są w sensie nagrywane tam pół roku temu czy rok temu, no są już w zasadzie nieaktualne. Mam nadzieję, że taka forma materiału wam się podobała. Ja dziękuję, że dotrwaliście do końca. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Kliknijcie sobie też ten czerwony przycisk, no bo czemu nie, to też nic nie kosztuje. A ja się z wami dzisiaj już żegnam i do zobaczenia.